Siemano w tym nowym dniu. Od razu wam pokażę tylko ze zbroi alarm. Od razu wam pokażę, jak wyszedł ten budynek z tą nieszczęsną skrzynką w biały dzień. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale coś mogę powiedzieć. Tak to wygląda. Jest tam ta skrzynka nieszczęsna. Nie maluję już ją na biało, no bo jest tam chociaż w tym kolorze, także zostawię. Słuchajcie, tu będzie cała kostka brukowa odsunięta. Będzie na równo, na lico prawie z budynkiem, jeżeli on nie leci pod skosem. Bo tego nie wiem, tu rozstawię laser i wszystko sprawdzę. I teraz słuchajcie, zobaczcie, była ulewa. Lało się z balkonu. Od razu widać, gdzie jest linia lania się. I teraz, kurczę, kto ma dom, to powiedzcie mi, czy tu musi być kostka brukowa. Znaczy i tak musi być, to i tak dupa. Nic nie zrobię, chciałem zrobić jakieś kamyczki, może się odsunąć, ale przecież tu jest wjazd. No to dupa, no to co, będzie uderzać w elewację i będzie ją brudzić. Jak tak będzie, no to lipa, no to już malowanie mnie czeka całego szczytu na inny kolor, bo bym się zarypał. Ja, nieprzemyślana rzecz, to się okaże. Mój błąd, bo nie wstawiłem małej rynienki tam. A ktoś mi pisał, żeby wstawić rynienkę. No ale gdzie tą rurę wyprowadzić, słuchajcie? No, no tak jest, jak jest, nie? Jadę do Ardach. Zobaczymy, czy mi się uda oddać. Mam tutaj parę paneli, ledwo, na oddanie i wzięcie innych. Po prostu dziurkowane oddać muszę, a wziąć pełne, bo tam nie jest skończony szczyt i ten lekko bok, nie? Także jadę to zamienić. No i zasuwam, tak dzień zaczynam. Byłem rower oddać jeszcze na serwisie. Tam dętkę do wymiany. Jestem z Maksiem, Maksiu tutaj też ma swój domek. I do następnej wrzuty. Słuchajcie, jest szarawo, dużo wam nie pokażę, dużo nie zobaczycie, ale to co chciałem wam oznajmić, to 2 tygodnie i 3 dni, ale tam nie we wszystkie dni robiliśmy, no bo Wojtas przyjechał. Mniejsza z tym, załóżmy, że 2 tygodnie. 2 tygodnie pracy powolnej, spokojnej i 15 tysięcy w kieszeni. Podbitka jest gotowa w 100%. Całe rusztowanie odchodzi do lamusa, bo teraz mamy, wiecie, te rusztowanie od Magdy Wójka. Także jutro będzie jakby oddane. Ja wieszam jeszcze 3. lampę, na 4. dam sobie czas do jutra, bo ona ma już tam sensor wbudowany i jakby potrzebuje troszkę więcej czasu, a już jest szarawo, nie będę robił tego po nocy. Zobaczcie, kochani, jest 15 tysięcy w kieszeni. Zrobiliśmy to samemu, nie masz najmniejszej filozofii, zrobiliśmy to do milimetra, także ja jestem mega zadowolony. Najwyraźniej nie ma dla mnie trudnych rzeczy. Teraz z ojcem będziemy robić następny projekt. Będziemy robić fundament. Mówcie, fundament na Jonca. Pokażę wam wszystko, jak to robimy. Kostkę brukową jutro płacę fakturę. Przyjeżdża i też będziemy ją robić. Tak, słuchajcie, wszystko wygląda. Dom w całej okazałości. Jest jeszcze trochę do zrobienia, bo musi iść tam na drugi raz hydro na balkon i boczki w końcu wejdą. Także pozdrawiam Leszka z tego miejsca, co robił balustrady. Pięknie wyszły, tak jak Leszek mówiłeś, jak dom skończysz, będą się do ciebie uśmiechać te balustrady. I się uśmiechałem, są śliczne. Także lamp jeszcze wam nie pokażę, nie odpalam, bo musi być 8 powieszonych, żeby ta instalacja zadziałała. Jeszcze mam, wiadomo, gniazdko do poprzyczepienia. No jest sporo do robienia, ale już, kurczę, jakby wyszliśmy z tego wszystkiego. Także ja jestem mega, mega zadowolony, ale całą robotę zrobi ogrodzenie i kostka brukowa. Trawa to już zielone, drzewa i jakieś oświetlenie na ogród, bo jest przewidziane. Mamy instalację wyciągniętą. Tu pod tym wiaderkiem jest peszel. Mamy włącznik w salonie na oświetlenie ogrodowe. I co jeszcze? No i kabel do jacuzzi tam też będzie wyprowadzony. No i tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda. 15 koła zaoszczędzona w takim czasie. Zobaczcie, ile budowlancy w ogóle zarabiają.
i to na lajcie. My nie jesteśmy w ogóle specjalistami żadnymi, nie jesteśmy żadnymi fachowcami. Materiał wyszedł 5000 zł. Za ponad 20 tysięcy miałem wycenę podbitki i to nie jest jakiś tam pierwszy lepszy, bo to jest gość, którego wziąłem do dachu. On mi robił ten dach, za który zapłaciłem 120 tysięcy, a podbitki nie było w wycenie, czyli nie zrobione było. No i teraz jak przyszła ta, znaczy wcześniejszą miałem wycenę od niego, jak już skończył mi dach i mówię, kurczę, no to poczekam sobie, od razu się nie pali, tak nie było elewacji. Wow! Niesamowite są te ceny, niesamowicie ile ci wszyscy ludzie zarabiają. Czyli jakbym sobie na lajcie, dubając w nosie, zrobił dwie podbitki w ciągu miesiąca, to bym miał 30 koła. To tacy ludzie i co mają firmę, zobaczcie ile, słuchajcie, oni zarabiają w ogóle, nie? Ja powiem tak. Niektórzy już nie wiedzą, ile brać. Po prostu tak jest. Powiem wam od razu, miałem dwie wyceny na kostkę brukową, żeby tutaj położyć 160 metrów. Za samą robociznę, fakt, mieli koparkę po swojej stronie, no ale co to koparka? Na 5 godzin przyjdzie, wykorytuje i spada, nie? Generalnie. No i ten beton, no i piach, nie? No to było po ich stronie. No to załóżmy, że za ten materiał by było 3000 zł. To takie mi się wydaje maksimum. A wycena na samą robotę było 20 800 zł. Wow. Następna, słuchajcie, gruba kasa do zarobienia. Podsypać, wyrównać na łacie, kostkę brukową ułożyć, obrzeża wsadzić. Zobaczycie, jak to się robi. Dobra. To na tyle. Ogrodzenie. To wam też później powiem, jak to wszystko wygląda. Bo ogrodzenie, no mam trochę walki, nie ukrywam, bardzo dużej walki mam nawet, bo jest jeden wielki problem. Ja go wam pokażę teraz, który w ogóle się boję całego podejścia do tego ogrodzenia, ponieważ ta skrzynka gazowa, tu jest za mało miejsca. I naprawdę nie wiem, jak ten bloczek mam dociąć, jak go mam wstawić. Bardzo mało miejsca. Tu jest trochę więcej, ale tu jest mało. Także to, co ja myślałem z moim tatą, wywalamy z mojej granicy, bo to wszystko ten słup jest cały na mojej granicy. Wywalamy, słuchajcie, ten słup i jakby zaczynamy od bloczka, a ten słupek wleci za bloczek, będzie postawione i te przęsła będą docięte. To jest jedyne rozwiązanie, żeby jakikolwiek po prawej stronie był bloczek, no bo to wszędzie nie ma w ogóle miejsca. Dobra, bo się robi szarawo, ja kończę z tego miejsca. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!